Prezentowany przykład rozwiążemy metodą przeciwnych współczynników. W metodzie przeciwnych współczynników równanie układu przekształcamy tak, aby uzyskać przeciwne współczynniki przy jednej z niewiadomych. W naszym prezentowanym przykładzie mnożymy obie strony pierwszego równania przez liczbę 5, tak aby uzyskać przeciwne współczynniki przy niewiadomej y. Gdy współczynniki przy wybranej niewiadomej są liczbami przeciwnymi, dodajemy stronami oba równania. W naszym przypadku po zsumowaniu otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą x, które rozwiązujemy. Otrzymujemy x równe 12. Obliczoną wartość x równe 12 podstawiamy do równania pierwszego i wyznaczamy niewiadomą y. Zamieniamy kolejność zapisania równań. Układ nasz ma jedno rozwiązanie. Rozwiązaniem jest para liczb x równe 12, y równe 8. Aby sprawdzić poprawność rozwiązania do układu równań w miejsce x, podstawiamy wartość 12, a w miejsce y wartość 8 i sprawdzamy, czy oba równania są prawdziwe. Oto nasze sprawdzenie. Nasz układ równań został rozwiązany prawidłowo.